Śląsk pożegnał senatora Marka Plurę. Wtorkowe uroczystości pogrzebowe w Archikatedrze Chrystusa Króla rozpoczęły się uhonorowaniem zmarłego polityka Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jeszcze przed liturgią swoje przemówienia i podziękowania dla pracy wybitnego Ślązaka wygłosili przybyli goście, w tym marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Wciąż nie mogę uwierzyć, gdy będę za kilka dni prowadził kolejne posiedzenie Senatu i spojrzę w lewą stronę sali obrad, nie zobaczę go na jego stałym miejscu, nie spotkamy się w wejściu, nie powitamy się serdecznie. Senat bez Marka Plury będzie jakby pusty, będzie smutniejszy, bo to on zarażał nas optymizmem. Dla każdego z nas miał czas, uśmiech i dobre słowo. Marek Plura był senatorem, posłem, eurodeputowanym, ale przede wszystkim był dobrym, mądrym, ciepłym człowiekiem, dla którego najważniejsza była rodzina. Wszyscy, którzy znali pochodzącego z Raciborza Marka Plurę, współpracowali z nim przez lata i towarzyszyli w jego ostatniej drodze podczas żałobnej mszy, podkreślali, jak ważnym elementem życia zawodowego dla senatora była walka o równe prawa dla osób niepełnosprawnych. Najlepiej, bo swoim własnym przykładem pokazywałeś, jak wiele zależy od każdego z nas, jak wiele można pomóc w najbardziej nawet beznadziejnych sprawach, jak konkretnie możemy dzień po dniu czynić nasz świat lepszy. I że na pewno nie są w tym przeszkodą nasze własne słabości, różne ograniczenia, nasze niepełnosprawności. 52 lata życia w Twojej sytuacji były ekstremalnym maratonem. Maratonem codziennej, ciężkiej, takiej prawdziwie śląskiej pracy. A śląskość w podziękowaniach wybrzmiewała wielokrotnie, ponieważ był to jeden z tych elementów pracy zarówno politycznej, jak i społecznej Marka Plury, która stanowiła fundament. To on o uznanie i poszanowanie śląskiej tożsamości walczył na politycznej scenie w kraju i poza jego granicami. Jednym Bóg daje 10 talentów, innym 5, a jeszcze innym 1. Ważne jest to, co czynimy z tymi talentami. Ile zyskamy dla dawcy talentów? Dla przypomnienia podam, że talent to jest fortuna. To było 30 kg złota albo srebra, 15 lat pracy człowieka. Marek otrzymał od Boga wiele talentów. Nie zakopał ich. Nawet nie oddał do banku. Wydobywał je, pomnażał, lokował wśród nas i odkrywał nowe. Uroczystości miały charakter państwowy. Przy trumnie wartę honorową wystawiło wojsko i Straż Senacka. Po zakończonej mszy trumna z ciałem senatora Plury została w kondukcie odprowadzona na cmentarz przy ulicy Sienkiewicza. Chciał zabić znajomą i uciec przed policją. Policjanci z Tarnowskich Gór zatrzymali 23-letniego mężczyznę. O awanturze i wołaniu o pomoc dowiedzieli się dzięki zgłoszeniu sąsiadów. 36-latka mieszkała sama w szeregówce na osiedlu Sielanka. 18 stycznia odwiedził ją znajomy. To, jaka łączyła ich relacja, będzie wyjaśniane przez prokuraturę. Odgłosy dochodzące z domu zaalarmowały innych mieszkańców. Dyżurny wysłał na miejsce patrol. Mundurowi zaczęli chodzić wokół budynku przez okno na parterze. Zobaczyli kobietę leżącą na podłodze. Jeden z policjantów użył broni służbowej, żeby przestrzelić szyby w oknie. Kiedy policjanci weszli do środka, 23-letni mężczyzna rzucił się do ucieczki. Został zatrzymany. 36-latka była reanimowana najpierw przez policjantów, a potem przekazana ratownikom medycznym, którzy zawieźli ją do szpitala. Policjanci ustalili, że 23-latek w czasie awantury dusił kobietę. Usłyszał prokuratorski zarzut usiłowania zabójstwa, za co grozi dożywocie. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany.
Złodzieje sprawdzają klamki i rysują znaki obok drzwi mieszkań w Katowicach. Pierwsze przypadki zaobserwowano w weekend po święcie Trzech Króli. Oznaczenia zaniepokoiły mieszkańców bloków przy ulicy Grażyńskiego na Koszutce. Sąsiedzi zmobilizowali się i opublikowali informacje o próbach włamań w mediach społecznościowych. Wszystko zaczęło się od mojego czujnego sąsiada, który miał to nieszczęście spotkać włamywaczy przy swoich drzwiach. Będąc w domu, próbowali sprawdzić jego mieszkanie, dobijając się do niego. No i zobaczył w wizjerze osoby, które faktycznie buszują po klatce i wstępnie ich odstraszył. Ale gdy złodzieje zniknęli, okazało się, że na klatce schodowej są oznaczone mieszkania. Dzięki temu, że sąsiad wiedział, że prowadzę profil na naszej dzielnicy Naprawiamy Koszutkę, dał mi znać i wtedy informacja popłynęła błyskawicznie na całą dzielnicę o tym, że są złodzieje i dzięki temu udało się tą szybką, naprawdę szybką kampanią informacyjną ostrzec mieszkańców. Jak się okazało w komentarzach pod postem, inni mieszkańcy dzielnicy również zauważyli oznaczenia przy swoich mieszkaniach. Wskutek tego sąsiedzi stworzyli ulotki, mające na celu ostrzec innych. Akcja z Koszutki zmobilizowała także mieszkańców innych dzielnic Katowic, m.in. osiedla Tysiąclecia i Ligoty, aby ostrzec przed potencjalnymi złodziejami. Wieszane w blokach są na stałe z komisariatu takie apele do mieszkańców o czujność. My jako Rada Dzielnicy tak naprawdę stale apelujemy przede wszystkim do mieszkańców o dwie rzeczy. O zamykanie mieszkań na klucz, nawet jeśli jest się w mieszkaniu, ponieważ ta metoda na klamkę funkcjonuje od dawna, więc ci złodzieje próbują wchodzić do mieszkań. Także tutaj dwie najważniejsze sprawy. Zamykać mieszkanie, jeśli nawet w nim jesteśmy, oraz nie wpuszczać obcych do budynku. W przypadku sytuacji takich, jakie miały miejsce na Koszutce, działania lokatorów powinny odbywać się jednocześnie z pracą policji. Powstała właśnie ta inicjatywa w mediach społecznościowych samych mieszkańców. W międzyczasie dzielnicowy pozyskał także takie informacje, że taka inicjatywa występuje i jak najbardziej tutaj staramy się włączyć też te działania. Dzielnicowy między innymi z Koszutka uczestniczył w spotkaniu z Radą Dzielnicy, gdzie także był poruszany ten problem. Także tutaj z naszej strony ukłon w stronę mieszkańców, że faktycznie zaczęli działać. Policja prosi mieszkańców o zachowanie szczególnej uwagi i przekazywanie wszystkich informacji, które mogą być ważne do Komendy Miejskiej Policji w Katowicach. Dziś ponownie doszło do awarii ferralnego bloku energetycznego w Jaworznie, który jest przedmiotem sporu między Tauronem i Rafaką. Na dziś także zaplanowano mediację u spółek przed prokuratorią generalną. Według Tauronu powodem odstawienia bloku jest wypadnięcie awaryjne jednego z młynów, co w konsekwencji spowodowało wyłączenie. Blok ponownie zostanie zsynchronizowany z siecią elektroenergetyczną najpóźniej jutro. Spółki od wielu miesięcy spierają się w związku z problemami w działaniu bloku 910 MW, którego Rafako jest generalnym wykonawcą. Tauron Wytwarzanie wezwała Rafako do zapłaty ponad 1 300 000 000 zł tytułem kar umownych i odszkodowań za usterki i wady bloku. Rafako w odpowiedzi zapowiedziało złożenie wniosku o upadłość, a następnie wystąpiło do Taurona z roszczeniami na kwotę 1 400 000 000. Oba przedsiębiorstwa uznają roszczenia drugiej strony za bezzasadne. Od dłuższego czasu mówi się, że młodzież szkół ponadpodstawowych powinna częściej obcować z bronią. Jest to bardzo ważne. Obecna sytuacja polityczna, sytuacja na Ukrainie pokazuje, że umiejętność obsługiwania broni jest ważna. Przede wszystkim najważniejsze jest zachowanie bezpieczeństwa przy obsłudze broni. Niekoniecznie musi być to broń prawdziwa, a wystarczy jej wierna replika oraz wirtualna strzelnica. Taką dziś uruchomiono w zespole szkół numer 3 w Rybniku. Składa się z projektora, składa się z tabletu, na którym konfiguruje się wszystkie opcje, z klawiatury. Do dyspozycji mamy 4 jednostki broni, HK416, karabinek automatyczny. I broń krótką, którą stanowi replika Glocka 19. Do tego nauczyciele, którzy będą uczyli młodzież strzelać sami z pomocą odpowiedniego programu, mogą budować scenariusze rodem z bitewnego pola. Mamy tutaj rozpiskę, czyli strzelanie w terenie,
ruin do metalowych poperów ukazujących się w różnych konfiguracjach. Z wirtualnej strzelnicy może jednocześnie korzystać od 1 do 4 uczniów. Taka strzelnica może być dobrą kartą przetargową w pozyskiwaniu nowych uczniów. Zwiększa naszą ofertę edukacyjną tutaj, jest możliwość innych zajęć, przeprowadzenia, rozwijania zainteresowań i jest też możliwość realizacji podstawy programowej z edukacji dla bezpieczeństwa. Budowa wirtualnej strzelnicy zespołu szkół nr 3 w Rybniku była możliwa dzięki programowi Ministerstwa Obrony Narodowej o nazwie Strzelnica w powiecie. Wojsko cieszy się dużym zainteresowaniem, szczególnie wśród młodych osób, więc mam tutaj na myśli uczniów szkół ponadpodstawowych. Dlatego wychodzimy też naprzeciw i program oddziału przygotowania wojskowego jest właśnie kierowany do tych osób młodych. Szkoły i inne tego typu placówki mogą zgłaszać chęć wzięcia udziału w projekcie Strzelnica w powiecie do 3 marca. 24 stycznia w Urzędzie Miasta Zabrze podpisane zostały umowy dotyczące budowy 3 odcinków dróg. 2 z nich powstaną w ciągu ulicy Obrońców Westerplatte. 3, najdłuższy z nich, powstanie w ciągu ulicy Sudeckiej. Szczególnie mieszkańcy Pawłowa będą tak szczęśliwi jak chociażby z przebicia czy z przedłużenia Korfantego. Drogi, nad którymi pracowaliśmy wiele lat, no tu trzeba powiedzieć, na tak krótkie odcinki środków zewnętrznych trudno pozyskać. W związku z powyższym to są drogi, które realizujemy z własnego budżetu. To jest 5 milionów. Nowe odcinki dróg będą mieć niecały kilometr długości. Inwestycja ta nie będzie łatwa ze względu na ograniczoną ilość miejsca i znajdującą się tam infrastrukturę podziemną. Zostanie przebudowana cała instalacja oświetleniowa i zostaną wybudowane kanały technologiczne. Drogi oczywiście będą odwodnione, także poza tym, że nie będzie chodnika i ścieżki rowerowej, będą to standardowe parametry dróg publicznych w mieście. Według podpisanych umów wszystkie odcinki dróg mają być skończone do końca tego roku. Krócej, bo do października mieszkańcy będą czekali na remont bocznych ulic Obrońców Westerplatte. Remont ulicy Sudeckiej będzie trwać do końca grudnia. To jest pełna ulica z wszystkimi robotami, które się zawsze na ulicy pojawiają. Mamy odwodnienie, czyli kratki ściekowe, mamy tam sieć teletechniczną, czyli możliwość podłączenia mieszkańców do światłowodów, do telefonu, mamy nowe oświetlenie. Koszt budowy wszystkich odcinków wyniesie ponad 4 miliony złotych i zostanie w całości sfinansowany ze środków miasta. Widok seniorów, nawet tych po 70 roku życia prowadzących auta, jest dość typowy dla krajobrazu polskich miast. Osoby starsze są obecnie najszybciej rosnącą grupą kierowców. W przyszłości będą odbywali więcej dłuższych podróży i częściej niż obecni kierowcy w starszym wieku. Dotyczy to szczególnie kobiet, informuje Instytut Transportu Samochodowego. Pytanie tylko, czy na pewno wszyscy mogą to robić? Daleko nie jeżdżę, prawda? A tu jeździ mi się świetnie, po Katowicach. W nocy już mi się gorzej jeździ i jak jest warunki, są takie, śnieg pada, plucha, tego też. A tak to nie widzę różnicy. Jednak według ekspertów różnica ta może pojawić się na przykład w czasie reakcji czy odpowiedniej ocenie sytuacji. Do tego dochodzi już wyżej wspomniany wzrok, a także słuch. Zmiany postępujące z wiekiem mogą nie mieć wpływu na codzienne życie, ale niewątpliwie mają znaczenie dla kierowania pojazdem. Kierowcy muszą często podjąć od 8 do 12 decyzji na 1 kilometr przejechanej drogi, mając na to bardzo mało czasu. A z tym w pewnym wieku może pojawić się problem. I chodzi tu zarówno o bezpieczeństwo samych seniorów, jak i innych uczestników ruchu. Pokazują to kontrole drogowe lub zwykłe zatrzymania z powodu wykroczeń. Coraz częściej zdarza się, że są to osoby właśnie nieco starsze, można powiedzieć, że w wieku senioralnym. Policjanci sprawdzają, czy w tym przypadku być może to, że ktoś nie zauważył jakiegoś znaku, może być przyczyną jakiegoś wykroczenia. W tym momencie są różnego rodzaju sugestie, aby wtedy na przykład udać się do okulisty. Na Śląsku liczba wykroczeń drogowych popełnionych przez seniorów spadła w 2022 roku o około 400 względem roku 2021. Starsi kierowcy od ponad dekady są obiektem intensywnych badań. Ich wyniki wykazały, że wzrost liczby kierowców w starszym wieku ma nieznaczny wpływ na liczbę śmiertelnych wypadków, a starsi kierowcy są bezpieczniejsi niż kierowcy w innych grupach wiekowych. Wskaźnik ofiar śmiertelnych dla starszych kierowców jest 4-krotnie niższy niż dla kierowców w wieku od 18 do 24 lat. Policjanci mimo to apelują o rozwagę i o to, by ci mierzyli siły na zamiary.